będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na tę konferencję. Pragniemy w tej przepięknej świątyni Bazylice przeżyć nasze rozważanie, konferencję na temat zagrożeń duchowych. Konferencja będzie składała się z takich trzech części. Pierwszy punkt to jest istnienie i działanie szatana. Drugi, niebezpieczne drogi, które prowadzą do zniewolenia. I trzeci, drogi wyjścia, jak się bronić, nasza obrona. Prawda o istnieniu szatana, jego działaniu jest dziś negowana. Wielu ludzi uważa dzisiaj, że nie ma szatana, ale jednocześnie nie potrafią wytłumaczyć potwornego zła, które się dzieje w świecie, w sercach ludzi, w rodzinach. Taki myśliciel XIX wieku Charles Baudelaire powiedział, że największym podstępem diabła w naszych czasach jest to, że on mówił ludziom, że nie istnieje. Mówcie sobie, że nie ma złodziei, zostawcie otwarte drzwi domów. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Chrystus w swoim nauczaniu nie stawia szatana w centrum swego nauczania, ale bardzo często mówił o nim, o jego niebezpieczeństwie. Przede wszystkim wyrzucał złe duchy, uzdrawiał ludzi. I podobnie jak Chrystus czyni to Kościół, naucza i posługuje ludziom. Ten dramat zaślepienia ludzi, że nie ma szatana, podkreślają też papieże. Paweł VI powiedział, że zło w świecie jest przyczyną, skutkiem wniknięcia w nas, w nasze społeczeństwo ponurego, złowrogiego demona. I powiedział, że szatan jest wrogiem numer jeden dla człowieka. Wróg numer jeden. Czy sobie zdajemy sprawę z tego, prowadząc swoje dzieci ku Bogu, wychowując, sami zdajemy sprawę, że jest ktoś, kto bardzo nas osacza. Podobnie święty Jan Paweł II na katechezie w roku 2002 przejętym głosem mówił tak: szatan jest dziś rzeczywistością, która nieustannie dotyka drogi Kościoła i człowieka. Kto by chciał go to lekceważyć, tę prawdę, jest to pomyłka o smutnych następstwach. I zakończył katechezę takim wołaniem: idź precz szatanie, idź precz szatanie. Jakby widział Jan Paweł II, że szatan zbliża się do wrót Kościoła, do serc ludzkich. Podobnie Benedykt XVI mówi, że zło, szatan wnika w wolność ludzką. Szatanowi zależy na tym, żeby człowieka zniewolić, ale człowiek może bronić się wolnością. Na przykład ktoś idzie do wróżki i mówi: powróż mi. Oddaje swoją wolność szatanowi. Idzie do szamana, uzdrowiciela, mówi: uzdrów mnie. Ale czyją mocą? Wolność swoją oddaje szatanowi wtedy, mocą ciemności. Tak diabeł pracuje nad wolnością człowieka. Według katechizmu Kościoła katolickiego szatan jest bytem zwróconym przeciw Bogu. Jest wrogiem Boga i człowieka. Najprościej można powiedzieć, że jest to upadły anioł. Zło osobowe. Anioł, podobnie jak człowiek, ma rozum, wolną wolę i moc działania. Nie ma tylko ciała. Czasem w manifestacjach demonicznych można zobaczyć zjawę. Szatana można zobaczyć w postaci potwora, szarej kuli, w kapturze mężczyzna albo w kapeluszu. Takie zjawy są w nękaniach, dręczeniach. A tak jest niewidzialny. Jest przeciwnikiem ludzi, jest zabójcą od początku. Pamiętajcie o tym, że szatan jest mordercą i zabójcą. Jest kłamcą. Okłamuje ludzi, zwodzi, kusi ich i zabija. Niszczy życie duchowe w człowieku. Zabija jego często życie Boże w jego sercu, ale czasem ciało jego niszczy, mienie jego niszczy, rozbija związki międzyludzkie. Jak człowiek daje się łatwo wkręcić w łańcuch zła. Przykład. Dziewczyna, która miała chłopaka, poszła do wróżki. Wróżka odradziła jej, żeby za niego wyszła. To był dobry mężczyzna, bardzo porządny katolik. Wyszła za innego. Po roku musiała się rozwieść. Nastąpiło zło.
jakby diabeł cały czas był w jej życiu. Potem rozwód, potem cierpienia, potem kłótnie, następne tragedie. Jeden krok, jedno otwarcie się na szatana, który oszukuje, prowadzi do pasma złych wydarzeń w życiu człowieka. Działanie szatana jest zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne to jest takie, że diabeł ukazuje zło jako dobro, czyli kusi. Takie kuszenie przeszedł Pan Jezus na pustyni. I jak Jezus odparł szatana? Bardzo mocnym słowem. Idź precz, szatanie. Idź, nie będziesz mnie kusił. Zwiodłeś pierwszych ludzi, Adama i Ewę, zwodzisz ludzi i usiłujesz zwodzić Syna Bożego. Jezus mówi, idź precz, szatanie. To jest najkrótszy egzorcyzm. Stosujcie ten egzorcyzm. Jak się zbliża do was, do waszych dzieci, do waszych domów, idź precz. Na mocy chrztu możecie to czynić we własnej obronie, nie w obronie innych ludzi. Kuszenie diabelskie ogarnia nie tylko ludzi, gdy szatan zła namawia. Mówi, nie idź do spowiedzi, nie idź na mszę świętą, a weź rozwód. A po co się będziesz modlił? A okłam, nie musisz mówić prawdy. Takie kuszenia przeżywa człowiek niejednokrotnie. Nieraz bardzo mocne. Szatan dotyka także kręgów społecznych, narodów i ma swoich agentów w życiu społecznym. Oni uchwalają prawa niezgodne z dekalogiem, wyszydzają wiarę, moralność, atakują Kościół, nauczanie, szerzą ateizm, starają się zatrzeć granice między dobrem a złem, propagują relatywizm moralny, wszystko wolno, co chcę, to mogę robić. Wyuzdanie, atakują godność małżeńską i rodziny. W bezpółczesnej kulturze często mają miejsce ataki na wiarę, na godność człowieka. Jan Paweł II mówi, to jest kultura śmierci. To się zgadza ze słowami świętego Pawła. Może rzadko takie słowa słyszymy. Tak powiedział Paweł do Tymoteusza, pierwszy list, rozdział 4. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym, ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. Bracia i siostry, są ludzie, którzy ulegają naukom demonów. W internecie, w książkach, w czasopismach. Zwodliwe, zwodzące, odwołujące od prawdy wiary, nauki, sekty. Wydaje się, bardzo, nie znając swojej wiary, bardzo łatwo czas wchodzą. Działanie nadzwyczajne. Jest to atak złego ducha na człowieka lub na jego środowisko. I tak człowiek może być nękany, dręczony, atakowany przez złego ducha w takich sferach jak ciało, umysł, uczucia, wola. Może być nękany duchowo, może rozbijać związki międzyludzkie, rodzinne na przykład. Jak może atakować ciało? Dochodzi do różnego rodzaju dolegliwości, bóle głowy, brzucha, ucisk klatki piersiowej, karku, niemoc fizyczna, krwotoki, wymioty, zaburzenia fizyczne, niewyjaśnione dolegliwości utrudniają życie. Lekarze badają, żadnej choroby nie ma, a człowiek boli, brzuch, głowa, tomografię robią. Jest to atak na ciało. Czasem nocne ataki na ciało. Nocny mąż przychodzi, czasem te osoby są molestowane. Bardzo delikatna sfera, a bardzo dokuczliwa dla wielu ludzi. Diabeł może atakować umysł. Są ludzie dręczeni w myślach, nie mogą się skupić, myśli bluźniercze, samobójcze, fałszywe, natrętne wizje, bezsenność, koszmary, potworne zwierzęta w tych snach, koty, psy, węże. Ludzi poddani o takich a takim atakom nie mogą sobie poradzić. Dręczeni są. Do psychiatry, a psychiatra nie może pomóc, bo to jest natury duchowej dręczenie, to nie jest choroba psychiczna. Bardzo często diabeł atakuje ludzi w sferze uczuć. Pojawia się rozpacz, smutek, brak poczucia sensu życia, przygnębienie, depresja, lęk przed chorobą, śmiercią, przed szkołą, pracą, przed małżeństwem. Ujawnia się nienawiść, złość, agresja, bunt. Bardzo często w sferze uczuciowej trudno nieraz człowiekowi opanować te ataki albo zrozumieć bliskich.
Diabeł atakuje też wolę człowieka. To, co mówiliśmy o Benedykcie XVI. Mówi, diabeł chce wejść w życie człowieka, zmuszając go, nakłaniając, mówi, zgódź się, podpisz pakt, podpisz cyrograf. Będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. I diabeł osłabia wolę. Takie przypadki, że ludzie nękani, dręczeni, nie są w stanie wyznać wiary. Na przykład egzorcysta pyta dziewczynę, czy wyrzeka się szatana. A ona nie może powiedzieć, bo ma ścisknięte gardło. Nie pozwoli jej wypowiedzieć. Przynajmniej wewnętrznie człowiek może wyznać tę wiarę, wyznać swoją wolę. Nękania duchowe też człowiek przeżywa. Wyolbrzymione wyrzuty sumienia, zasypianie, ziewanie na modlitwie, odczuwanie znużenia podczas mszy świętej, nabożeństw, niemożność uklęknięcia, podejścia do konfesjonału, odpycha modlitwa, szczególnie różaniec, Najświętszy Sakrament, dręczenia duchowe. Człowiek czuje smutek, rozpacz, gniew na Pana Boga w sercu. A to diabeł wzbudza takie uczucia czy takie sytuacje, że człowiek nie może się modlić. Rozrywa różańce, medaliki zrywa, straszy człowieka, żeby nie zaufać Panu Bogu. Niedawno spotkałem dziewczynę 17-letnią, która się boi się śmierci. Początek życia, ona się boi śmierci. Lęk przed śmiercią, sparaliżowana jest. Nie wiadomo dlaczego. Diabeł atakuje też więzi międzyludzkie, międzyosobowe. Skłóca, dzieli, prowadza nienawiść, oskarża, podburza. Ma to miejsce w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w szkole, na uczelni, w kręgach społecznych, także między narodami. Do pewnej rodziny wiejskiej przyszła synowa, dziewczyna. I ta rodzina żyła bardzo zgodnie, dobra rodzina, Boża. I po 2 miesiącach zaczęły się kłótnie w tej rodzinie. Jedna osoba, potem się okazało, że była nękana, dręczona, ta młoda synowa, rozbiła wszystkie więzi międzyludzkie, poskłócała rodziny, poskłócała sąsiadów. Patrzcie, jak diabeł może jedną osobą, taką zawirowaną, zniewoloną, wprowadzić niepokój. Ataki diabelskie dokonują się też na osoby święte, żyjące blisko Pana Boga. Walkę szatany prowadziło wielu błogosławionych i świętych. Święty Antoni Pustelnik, święty Marcin Stur, święty Franciszek z Asyżu, święty Paweł od Krzyża, Jan Wianney, święty ojciec Pio, święta Faustyna, matka Teresa z Kalkuty. Dlaczego diabeł atakował świętych? Przecież nie powinni mieć dostępu do nich. A okazuje się, że Bóg dopuszcza też takie ataki, ponieważ diabeł przeszkadza w misji, jak na przykład w misji świętej Faustyny przeszkadzał, żeby nie głosiła miłosierdzia Bożego, bo miłosierdzie Boże dla niego to jest rażenie. Nienawidzi diabeł najbardziej miłosierdzia Bożego. I on przeszkadzał, przestraszał ją. Pojawiał się w postaci psów, jakichś stworów. Nie chce, żeby misję spełnili. Ludzie wybrani do dzieł niezwykłych są atakowani. Ojciec Pio był pobity przez demony niejednokrotnie. Dokonują się też ataki na miejsca, domy, przedmioty i zwierzęta. Diabeł ma dostęp do materii. I tak słyszy się nieraz głosy, kroki na strychu, na schodach, skrzypienie, uderzenie w szybę, pukanie, samoczynne otwieranie się drzwi, zapalanie i gaszenie żarówek, samoczynne włączenie się telewizora, dzwonka do drzwi, telefonu bez działania drugiej osoby, niszczenie przedmiotów, samoczynne przesuwanie szaf, spadanie obrazów ze ścian, awaria sprzętu domowego, maszyn, samochodów, komputerów. Niewyjaśnione przyczyny. Pojawiają się też przedmioty, których nie było w pomieszczeniu. Zwierzęta odczuwają lęk, pada trzoda, krowy przestają dawać mleko, plagi mrówek, węży, robactwa, mysz. Taka cała sfera życia ludzkiego, przedmiotów, zwierząt, zjawisk, to jest atak złego. Dlaczego? Jak to wyjaśnić? Okazuje się, że w tych miejscach albo w tych rodzinach dokonało się jakieś zło. Miałem na Wielkopolsce taki przypadek, gdzie w domu były rzucane pieniążki, gwoździe, tłuczone kubki, sam telefon dzwonił. Nie można było wyjaśnić. Dopiero po takim śledztwie egzorcysty okazało się, że w tej rodzinie dokonała się właściwie bardzo dramatyczna sytuacja. Babcia, która była w tym domu, niby na różańcu się modliła, ale
przy jej pokoju te zjawiska też się dokonywały. I potem się ujawniło zło, które nie zostało naprawione. Wiele lat temu córka tej babci, gdy miała 17 lat, zaszła w ciążę. I rodzice, bojąc się opinii ludzkiej, hańby, że dziewczyna jest w ciąży, w stanie błogosławionym, poszli do lekarza i przerwali ciążę, zabili dziecko. I gdy to synowa ujawniła, że taki sekret zna, ja pytam tej babci, czy babcia się z tego spowiadała kiedykolwiek? Nie, nie spowiadała się. A dlaczego? Bo ja tego nie zrobiła. I Pan Bóg dopuścił, patrzcie, jak to jest miłosierdzie Boże, dopuścił atak na miejsce w tym domu, w tym gospodarstwie, po to, żeby ta babcia przy śmierci się nawróciła, żeby uznała swój grzech. Także to, jeżeli Pan Bóg dopuszcza działanie szatana, to ma też swój plan. Nie bójcie się. To jest walka duchowa. Dobrzy ludzie są nieraz atakowani. Najstraszniejszym doświadczeniem jest opętanie diabelskie. Tam to było właśnie atakowanie jakby z zewnątrz. W ciało człowieka, w jego umysł, w jego środowisko życia. A tutaj mamy do czynienia z zawładnięciem ciałem osoby. Jakby diabeł zamieszkuje w człowieku i porusza nim. Jeden lub wiele demonów, niekiedy wprost, sam Książę Ciemności zamieszkuje. Dlatego w tych sytuacjach diabeł porusza ciałem, rzuca nim, bluźni, zło rzeczy, naigrawa się. Z chrześcijańskiej tożsamości diaboliczna tożsamość. Ten człowiek już ustami tego człowieka diabeł mówi, krzyczy. Jak rozpoznać, kiedy człowiek jest opętany? Są takie kryteria wypracowane, rozpoznania. Bo wielu ludzi mówi, o, mąż opętany, bo wódkę pije. Nie jest opętany, jest chory na alkohol. Czasem może alkoholik też być opętany, zniewolony, ale to jest choroba. I takie są kryteria wypracowane rozpoznania opętania. Reakcja na sakrum, na to, co święte. Na przykład dotknie się krzyżem kogoś. Dziewczyna krzyczy, weź to, bo parzy. Przyłożyłem do pleców dziewczyny krzyż ten i on parzył ją. A to jest metal, metalowy krzyż. Reakcja na wodę święconą, na stółę kapłańską. Jak położyłem stółę na głowie opętanej kobiety, to ona mówi, weź to szmatę, diabeł przez nią, weź to szmatę, albo weź to wstążeczkę. Reakcja na Najświętszy Sakrament. Drugie takie kryterium to jest ogromna siła fizyczna. Diabeł rzuca człowiekiem, skręca nim, miast kilka osób musi trzymać. Wyje ktoś, niemiłosierne głosy, są przekleństwa, bluźnierstwa. Diabeł też często ujawnia znajomość rzeczy ukrytych. Na przykład zna grzechy osób, które są na egzorcyzmie. Czasem mówi te grzechy. Też mówi obcymi językami, które ta osoba nie zna. Egzorcyści pytają na egzorcyzmie po polsku odpowiada, po grecku odpowiada, po łacinie, po angielsku, po ukraińsku, to była kobieta z Ukrainy. Jakby wszystkie języki diabeł znał. I lewituje ta osoba. Także wtedy Kościół przychodzi z pomocą przez egzorcyzm. Teraz pragniemy też poznać, jak to się dzieje, że człowiek wchodzi. Widzimy, kim jest diabeł, jaka jest natura szatana, że jest kłamcą i morderstwą, przeciwnikiem Boga i ludzi. I atakuje, zwodzi człowieka, kusi. Jest wrogiem numer jeden i takim powinien zawsze pozostać. Teraz jak to się staje, że człowiek wchodzi w sidła szatana, że się otwiera na niego, że tych ludzi doświadczonych jest, dręczonych, nękanych, osaczonych. To wszystko przebiega na płaszczyźnie wiary. Jeśli człowiek odchodzi od wiary, od Boga, od czci Boga, to wówczas narażony jest na działanie złego, złego ducha, niewiara. Pan Jezus często mówił o grzechu niewiary. Nie uwierzyliście w tego, którego Ojciec posłał. Niewiara jest to lekceważenie prawdy objawionej, odmowa przyjęcia zbawienia. Tak samo ateizm jest taką drogą. Ateizm, odrzucenie Boga, negacja istnienia Boga. Tak jak właśnie zaczął się dramat w raju. Jak ludzie nie posłuchali Boga, który zakazał im spożywać owocu, upadli, zostali zwiedzeni przez nieposłuszeństwo, nie uwierzyli Bogu. Dlatego Bóg mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I wszystkie
takie doświadczenia bolesne, nękania, dręczenia, osaczenia mają swoje źródło w złamaniu pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię w ziemi egipskiej z domu niewoli. To są grzechy. Tak zdarza się, że ludzie nie pomijają ten pierwsze przykazanie w rachunku sumienia. Dopiero po latach sobie uświadamiają, ile grzechów popełnili. Jakie to są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu? Bałwochwalstwo, o tym Piśmie Świętym jest bardzo często. Ubóstwienie tego, co nie jest Bogiem. Człowiek zamiast czcić Boga jedynego, oddaje cześć bożkom, idolom tego świata, czyli władzy, pieniądzom, przyjemnościom, rasie, przodkom, państwu. Praktykuje obrzędy innych religii, na przykład mantry wypowiada hinduskie. Wchodzi w świat mroczny okultyzmu. Przejawem bałwochwalstwa jest stawianie siebie samego na miejscu Boga i decydowanie o tym, co jest dobre, a co jest złe. To jest grzech dzisiejszego pokolenia, bardzo wyraźny. To człowiek mówi, to ja decyduję, czy to dobre, czy złe jest. Jak zamieszkam z chłopakiem, czy z dziewczyną, to my decydujemy. Ja wiem, że to dla mnie dobre jest. A Pan Bóg mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. A człowiek mówi, nie, ja lepiej wiem. To jest drama dzisiejszego człowieka. Panu Bogu będziesz oddawał pokłon, Jemu samu będziesz służyć. Po drugie, jest taką drogą otwarcia się, wejście w okultyzm. Jeżeli człowiek odrzuca religię, wiarę, cześć Pana Boga, nie może żyć w pustce i jednocześnie wchodzi w inną religię, w religię bałwochwalczą, ciemną, mroczną religię, gdzie też są pewne obrzędy, formuły, ale już nie skierowane ku Bogu, tylko ku temu, który jest księciem tego świata. Okultyzm rozumiany jest jako wiedza tajemna i praktyki z nią związane. Prowadzi on człowieka do nadnaturalnego kontaktu z siłami demonicznymi. Wszystkie praktyki okultystyczne poszukują mocy nie u Boga, tylko w nieznanym świecie. Jest świat Boga, świat aniołów, świat nadprzyrodzony, dobry, piękny, ale jest świat mroczny po upadku aniołów i po upadku człowieka. I do tego świata duchowego, nieczystego, ciemnego człowiek może sięgnąć. Na przykład wróżka nawrócona mówi, najpierw dla żartu wróżyłam, a potem zobaczyłem, że coś działa, że jakaś siła jest, że jakąś wiedzę mam. Byłam zdumiona. Zaczęłam praktykować, nawet pieniądze brać. Stała się zawodową wróżką. Sięgnęła w świat nadnaturalny, ale zły. Pewne rzeczy widziała, wiedziała i często źle kierowała ludzi. Za łaską Bożą się nawróciła. I wiele takich praktyk okultystycznych, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego. Satanizm. To jest satanizm. Bunt przeciwko Bogu. Oddawanie czci szatanowi. Zwracanie się do niego po pomoc. Podpisanie paktu, cyrografu. Udział w czarnej mszy świętej, w rytuałach satanistycznych. Wampiryzm. Powierzanie innych diabłów. Zabawa diabła. Wielu ludzi nie zdają sobie sprawy z tego. Mówią, idź do diabła. Ani to diabli weźmie, a mnie to licho weźmie. Tak mówią. Czasem rodzice do dzieci swoich tak mówią. Tak przeklinają. Bezmyślnie. Jest to straszne. A są ludzie, którzy są poranieni, pogubieni i wchodzą w pakty z szatanem świadomie. Czego ludzie oczekują od diabła? A trzech rzeczy. Pieniędzy, bogactwa, bogactwa, pieniędzy, władzy i przyjemności. Chcą być bogatymi, chcą mieć władzę nad innymi panować i chcą też mieć przyjemność, rozkosze tego świata. I wchodzą. Diabeł początkowo daje, fortunę nawet daje, ale potem niszczy tego człowieka. Gnoi go, można tak powiedzieć. Oddałeś się, potem zadbił diabeł z tego człowieka. Świętokradztwo. Fałszywa spowiedź, niegodna komunia święta, profanacja Eucharystii, miejsc świętych, krzyża, świętych obrazów. Coraz częściej mamy w Polsce. Ile razy jest profanowana komunia święta, wykradana, podawana na rękę, jest nieraz przechwytywana, przenoszona na czarne msze. Jest to straszne, bolesne doświadczenie Kościoła, kiedy wykradany jest Najświętszy Sakrament. Spirytyzm. Co to jest spirytyzm? Spirytyzm to jest to wywoływanie duchów.
Z taką praktyką spotkało się wielu ludzi, którzy przychodzą do egzorcystów, do kapłanów, a w młodości, na obozie, w internacie, w akademiku. No, wywołaliśmy ducha na przykład dziadka. I przyszedł i mówił, dawał odpowiedzi. Jest to zwracanie się do duchów nieczystych. Ludzie mówią o duchach zmarłych, ale przychodzą duchy nieczyste. Mówi jedna odpowiedź. Pamiętajcie, ile razy człowiek wywołuje duchy zmarłych, przodków, Hitlera, Stalina, dziadka, babki, piosenkarza, tyle razy przychodzą demony i potem nie chcą odejść od tych ludzi. Przyjechała kiedyś do Rychania kobieta, tam gdzie posługiwałem, z takim gipsem na ręku. Mówi, proszę księdza, same nieszczęścia, wypadki, kłócimy się z mężem, córka choruje, nie zdaje egzaminów, dzieckiem jakieś kłopoty, są same niepowodzenia. Okazało się, że ona tylko jedno przestępstwo dokonała. Gdy była studentką, wielokrotnie z koleżankami w akademiku wywoływała duchy. I potem miała poczucie niepokoju, lęku, smutku, jakiejś obcej obecności. Nie wiedziała, dlaczego tak się dzieje. Patrzcie, prosta zabawa. Przy osłabionej wierze. Metoda Silwy, ustawienia Hellingera, święto duchów Halloween. Jak nieroztropnie rodzice postępują, kiedy dopuszczają dzieci do święta Halloween. A to taka zabawa. Zabawa w takie trupie czaszki, demony, wiedźmy. To święto jest kult demonów. Święto Halloween. Wróżbiarstwo. Jest to przepowiadanie przez wróżkę przyszłości, między innymi za pomocą kart tarota, chiromancji, numerologii, lania wosku, korzystania z senników, używania wahadełka, korzystanie z porad astrologa, jasnowidza czy szeptuchy. Na różne sposoby. Cała lista takich metod wróżenia z ręki, z pustów kawy. Nieważne jaka jest metoda, najważniejsze jest to, że człowiek, kiedy idzie do wróżki, to mówi, powróż mi, i wtedy wróżka przez diabła mówi. Skąd ma wiedzę wróżka? Że pan na przykład ma troje dzieci, żona pana jest za granicą pracy. Skąd ta wróżka wie? Pierwszy raz widziała twojego pacjenta. A wie od diabła. Diabeł te myśli podpowiada. Daje możliwość poznania, żeby uwiarygodnić. A potem rozkłada karty i mówi, o, ta karta mówi, będzie wypadek. A będziesz miała troje dzieci. To już jest program diabelski. Mówi, karta mówi, będzie wypadek. I za półtora tygodnia w tej rodzinie był wypadek. Młody człowiek na drzewie się robił samochodem. Przeżył, ale była długa rekonwalescencja. Gdyby nie pytała, nie poszła, nie byłoby wypadku. Żeby ludzie sami fundują zło. A tak się dzieje, kiedy człowiek od Pana Boga odchodzi. Jak zapomina o Nim. O Jego miłości, o Jego przykazanie. Inna taka droga to są czary. Czarna magia. Uroki, gusła. Na różne sposoby. Czarna magia jest to zło czynione człowiekowi przez magów, szamanów, czarownic, z udziałem złych duchów, przez które rytuały, przez rytuały wudu, rzucanie uroków, księgi zaklęć, lalka wudu nakuwana, żeby komuś zaszkodzić, żeby serce pękło, żeby był wypadek. Takie praktyki są także w Polsce. Sam wiem od jednej członkini, która była w sekcie kiedyś, że miała w sekcie funkcję robienia rytuałów i zrobiła rytuał taki, że był straszny wypadek. Dostała za to pieniądze nawet. Patrzcie, co się dzieje. Tak samo na Zachodzie, ile jest właśnie magów, którzy zło czynią, niszczą, rozbijają małżeństwa, zdrowie niszczą, przedsiębiorstwa niszczą, sklepy niszczą, konkurencyjne. Czarownik posyła demony w tych krajach właśnie wschodnich, za wschodnią granicą. Też bardzo dużo na Ukrainie, ile jest ludzi dotkniętych magią, czarami, wzajemnie sobie robią na złość ludzie. Przekleństwa. To są złorzeczenia rzucane na dzieci, rodziców, krewnych, sąsiadów, współpracowników, krzywdzicieli. Jest to życzenie komuś śmierci, choroby, niepowodzenia, odsłonienia kogoś do złego ducha. To się zdarza bardzo często w chwilach konfliktu, kiedy ludzie się kłócą, to mówią, aby cię diabli wzięli, abyś nie dojechał, abyś nie zdał egzaminu, aby ci się zboże nie urodziło. Tak ludzie wzajemnie przeklinają. Największą moc
rażąco ma przekleństwo ojca, matki i księdza, ponieważ jest duża siła duchowa. Ojciec przeklął córkę w konflikcie. Mówi, obyś ty za mąż nie wyszła. Tak się zezłościł ojciec. I córka nie mogła być za mąż. Wszystkie związki z chłopakami się rozpadały. A miała wykształcenie i bardzo ładna dziewczyna i wierząca, ale wszystko się nie udawało. Dopóki kapłan nie pomodlił się o zdjęcie tego przekleństwa i błogosławieństwo tej dziewczyny. Patrz, jakie zło może być. Błogosławić ludzie złą rzeczą, pod wpływem złego ducha. Zabobony, przesądy, nieracjonalne przekonanie, że coś musi się stać. Wiara w znaki zodiaku, horoskopy. Ile tego jest właśnie w rodzinach katolickich? Okultyzm, New Age, kult energii, oczyszczanie, otwieranie czakramów, kundalini, czytanie aury, feng shui, automatyczne pisanie, psychokinezja, telepatia, podróże astralne, uznawanie reinkarnacji, eksterioryzacja, wychodzenie z ciała. Jakie są głupie doświadczenia, bo te nie mogą ludzie sobie poradzić psychicznie. Wchodzą w różne takie otwieranie czakr, wschodnie techniki. I potem bardzo cierpią. Medycyna okultystyczna, więc biologoterapia, tacy uzdrowieniciele jak Harris, Kaszpirowski, Nowak, wielu innych, ilu szkody wyrządziło ludziom. Mówisz, mam energię, moje ręce leczą. To jest nieprawda. Tylko Bóg może uzdrawiać, albo medycyna. A diabeł też może uzdrowić, ale za wielką cenę. Potem są powikłania. Jedna choroba mija, a 10 innych przychodzi. Reiki. Bardzo niebezpieczna jest metoda. Ludzie potem bardzo cierpią po tej metodzie, gdyż poddają się. Reiki jest taka metoda, gdzie ci, którzy uczą się tej metody, to oddawani są złym duchom. Pierwszy, drugi stopień, trzeci, mistrzowski. Na tym ostatnim stopniu przekazywana jest, jest dokonywana inicjacja. Tym uzdrowicielom przekazywany jest duch przewodnik. A ten duch przewodnik to jest demon. I mocą demona potem człowiek próbuje leczyć. Patrzcie, jakie paradoksy są we współczesnym świecie. Jak ludzie są oszukiwani, zwodzeni. Jak trzeba być czujnym, prosić o silną wiarę. Akupunktura, biała magia, czyli taka troska też o zdrowie, do dobrych celów używanie magii, metod okultystycznych. Literatura ezoteryczna, książki o magii, czarach, rytuałach. Biblia szatana, Harry Potter, Zmierzch, film, czasopisma Wróżka, Nieznany świat, Szaman, czasopismo dla dziewczynek Witch, Czarownica, masę przekazów internetowych, książek, czasopism. Ile tego jest? Ludzie po Harry Potterze, młodzi ludzie często byli dręczeni, bo film Zmierzch to jest film o wampirach, o chłopcu, w którym zakochała się dziewczyna, a tym chłopcem był wampir. Patrz, jakie dramaty są. Chłopiec czytał Biblię szatana, potem nie mógł spać. Węże mu się śniły. Majaczył, jęczał w nocy po przeczytaniu fragmentów Biblii szatana. Muzyka satanistyczna, ostra muzyka rockowa, heavy metal, techno, udział w koncertach, dyskotekach, muzyka promująca treści wrogie chrześcijaństwu, przekleństwo Chrystusa, kult szatana. Nieraz na słuchawkach mają młodzi ludzie te piosenki, nieraz nie znają treści języka, tam jest w języku angielskim kult demona, przeklinanie Chrystusa. I to się słucha, potem nie mogą się modlić, nie mogą się skupić, nie chcą do bierzmowania iść, bo czym innym są napełnione ich umysły. Medialne kanały, agresywne gry komputerowe, demoniczne zabawki, i takich jest, koń z rogiem. Hello Kitty, potworne, koszmarne bardzo zabawki, komiksy niebezpieczne, bajki, filmy promujące praktyki okultystyczne, przemoc, programy promujące rytuały, teksty satanistyczne. Nie takich jest właśnie przekazów, szczególnie przez internet. Jest niebezpieczny internet i komórka. Nie tylko znajomości młodzi niewłaściwie zawierają, ale wchodzą często treści ateistyczne, kultu demonów. Pod Warszawą mieszkał chłopiec, maturzysta, miał 18 lat. W 18 roku życia, będąc w klasie maturalnej, znalazł taki tekst w internecie,
Jeśli chcesz mieć sukces w życiu, powodzenie, to podpisz tutaj, podpisz, że oddajesz swoją duszę. Cyrograf, prost był. I on podpisał, ten chłopiec. Cyrograf, przez internet. Początkowo się nic nie działo, ale potem zobaczył, że jakiś jest niespokojny. Że nie może się uczyć, nie może się skupić. Potem zjawiska w jego mieszkaniu zaczęły powstawać. Samo zapalało się światło. Telewizor sam się włączał. Ciągły niepokój. Rozdrażniony. Diabeł na serio traktuje. Oddałeś wolę, podpisałeś, chcesz sukces mieć, to ja będę obecny w twoim życiu. To nie są żarty. I młodzi ludzie niedoświadczeni wchodzą w muzykę, w gry, w teksty ateistyczne. Potem się okazuje, że dziewczyna nie wierzy w Pana Boga. Rodzina katolicka, rodzice wierzący, a dziewczyna mówi: mamo, jestem ateistką. Ateistką, a co czytała? A taki portal właśnie jest ateista. I tam już są teksty przekonywujące, że wiara nie ma sensu, że Chrystus jest mitem. Nie ma Pana Boga, tylko są inne siły, są dobre anioły. Te dobre anioły to często ubrane są tylko w biel, a to są demony. Ludzie szukają tego. Niektóre praktyki doskonalenia ciała i umysłu, wschodnie sztuki walki, aikido, tai chi, yoga, jako religia, medytacja, transcendentalna, metoda szybkiego uczenia języków, kursy pozytywnego myślenia. Jest taka książka wydana, jakby coś dotarł, bardzo wartościowa, panny Ani Anny Wasiukiewicz, Niebezpieczna psychologia. I stawia pytanie, czy to jest, psychologia jest próbą zastąpienia religii, bo wielu ludzi ma dzisiaj zamiast spowiedników ma psychologów. Biegają nieustannie do psychologów na terapię i to nic nie pomaga. I są różne metody, właśnie ona w tej książce wyróżnia, które są niebezpieczne od strony takiej ludzkiej, umysłowej, duchowej. Metoda kontroli umysłu Sylwii, hipnoterapia, NLP, terapia regresywna, terapia odzyskania wspomnień, metoda Hellingera, pozytywne myślenie i coaching, malowanie intuicyjne, iskry życia, pisanie zamówień do siły wyższej. O, jest siła wyższa, napisz zamówienia. Terapia wyższego ja. Na przykład taka książka jest Potęga podświadomości Morfiego. Mówi tak, ty masz w sobie siłę, ty możesz zrobić sukces, karierę możesz zrobić. W tobie jest wyższe ja, do tego wyższego ja się odwołaj. Czy do demonów się odwołaj, do tego wyższego ja. Jaki zamęt w umysłach ludzi. Także na płaszczyźnie psychologicznej, przez hipnozy, wizualizację. Też ludzie są wprowadzani właśnie na drogi niechrześcijańskie, a ludzie pomijają drogę wiary, drogę miłości, drogę pokoju. Talizmany. Może słyszeliście w ostatnich dniach, że w Gdańsku ksiądz przy kościele spalił książki, maski, różne talizmany. No i tak chciał, żeby parafianie przynieśli w Wielkim Poście te przedmioty i zrobił ognisko. No i dowiedziała się prasa. Dokonała się wielka wrzawa w mediach. Nawet za granicą pisali o Polsce, że ksiądz pali książki. Patrz, jaki demon jest inteligentny. Jak można książki palić? A to są książki demoniczne, dziejach apostolskich, proszę czytać. Tam też jest o paleniu ksiąg pogańskich i talizmanów. I ten ksiądz musiał, biedny, odwoływać, powiedzieć, że no nieroztropnie postąpił. A to nacisk na kapłanów, na episkopat. Jak ten ksiądz mógł to zrobić? To trzeba było wyjaśnić, że chrześcijanie oczyszczają swoje domy od tego, co jest bożkiem. Pan Bóg w Starym Testamencie wielokrotnie mówi o tym, żeby nie czcić bożków, że te przedmioty trzeba niszczyć. Dlatego trzeba z okazji Wielkiego Postu przejrzeć swoje biblioteki, swoje półki, czy tam nie ma jakichś bożków, figurek Buddy. Jak często te talizmany szkodzą. Taki przypadek, który nie mogę zapomnieć, chłopca, który był nękany, dręczony, małego dzieciaka, jeszcze chyba do szkoły nie chodził. Rodzice z Azji przywieźli figurkę Buddy, postawili w pokoju dziecka, blisko jego łóżka. I po niedługim czasie chłopiec zaczął mieć majaczenia, konwulsje. Wydawało się, że ma padaczkę. Lekarze badali, nic nie pomogło, żadne badania. Prześwietlali mózg, wszystko jest dobrze. Psycholodzy, psychiatrzy, lekarze, nic nie pomagało.
Ktoś mówi matce tego dziecka, idź do egzorcysty. I ona poszła, porozmawiała, zaprosili do domu. Przyszedł, zobaczył pokój tego dziecka i zobaczył, taka duża figurka Buddy stoi. Mówi, wyrzućcie to, zniszczcie to, to nie jest dobre. I po dwóch modlitwach tego kapłana dziecko wyzdrowiało. Stało się dobre, uśmiechnięte. Odszedł Bożek. Buddyści nie wierzą w Pana Boga. Buddy sprowadzi do ateizmu. Jak łatwo ludzie jeżdżą za granicę, do krajów pogańskich, wchodzą do świątyń buddyńskich. Po co wchodzić? Mam jedynego Boga. Tam jest kult demonów. Tam demony mieszkają. Pieśń Atlantów, figurki bożków, Buddy, Saibaby, maski rytualne, papirusy egipskie z symbolami pogańskimi, znaki yin-yang. Papirus ludzie przywożą, prawda, z Egiptu. Mówi, proszę księdza, o, to takie piękne makaty, papirusy. Oni sprzedają na bazarze jako talizmany. I kupują turyści. Potem wierzą w te bóstwa egipskie. Potem kobieta mówi, nie mogę jakoś spać w nocy. A w sypialni są właśnie powieszane te papirusy egipskie z bóstwami egipskimi. Nie będziesz miał bogów z nich przede mną. To w jaki sposób oddziaływuje na człowieka? Przedmioty oddziaływują. Jakaś wiara, przekonanie, że pieśń Atlantu przynosi szczęście. Okazuje się, że odwrotnie jest. Choroby, niepowodzenia, nieszczęścia, wypadki. A ludzie noszą. Bo to pomaga. Mówili, że pomaga. Taki jest nieoświecony człowiek dzisiejszy. Katolik. Tatuaże i piercing. Pismo Święte jednoznacznie potępia tatuowanie ciała różnymi wizerunkami. Smok, skorpion, odwrócony krzyż. Jest jeden, jedyny tekst w Piśmie Świętym, Księga Kapłańska 19:28. Nie będziesz się tatuować. Kapłańska 19:28. Powiedzcie młodym ludziom, pokażcie Piśmie Świętym, że Bóg zabrania, ponieważ to związane jest z kultem demonów. Z przekonaniem, że jak się nakłuwa ciało, wypływa krew i miesza się z tym tuszem, to wychodzą demony. Odwrotnie się dzieje. Okropne wizerunki. Ludzie mają kłopoty, ci, którzy potatuowali się. Podobnie piercing, kolczykowanie ciała, przekuwanie różnej części ciała ma znaczenie rytualne, inicjacyjne. W moim przekonaniu także kolczykowanie uszu jest niechrześcijańską praktyką. Trudno teraz długo rozwijać temat, ale w imię czego ma kobieta przebijać ucho? To jest symbol niewolnictwa. Niewolników przekuwano uszu w czasach Starego Testamentu. Symbol, że należy do Pana, że ten niewolnik jest własnością Pana. To jest symbol inicjacji seksualnej, symbol bałwochwalstwa. Boginie hinduskie mają kluczyki, boginie babilońskie i katoliczki mają przekute uszy. To do rozważenia jest, ale moje przekonanie, doświadczenie jest takie, że chrześcijanki powinny mieć czyste uszy, piękne, pokazać inne wartości, pięknie się ubierać, dbać o siebie, ale nie kaleczyć ciała. Zniewolenia takie jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od telewizji, internetu, gier hazardowych, wszelkie formy konsumizmu, zboczeń seksualnych, erotomania, prostytucja, pornografia, związki homoseksualne, kazirodcze i inne otwierają drogę dla ducha nieczystego. Mężczyzna, który brał narkotyki, taki właściciel salonu samochodowego, i w tym transie narkotycznym wołał, przyjdź duchu energii, przyjdź duchu energii. Wołał ducha energii. Nie wiedział, co sam mówi. I potem sobie nie mógł poradzić. Podczas modlitwy egzorcyzmu tylko się zwijał ten człowiek. Ciągle była głowa rozstrojona, nie mógł pracować. Tak się dzieje. Narkotyki i wołanie jeszcze o jakieś nieznane duchy, kulty. Obciążenia dziedziczne, takie jak właśnie w poprzednich pokoleniach były praktyki okultystyczne, aborcja, nierząd, pijaństwo, przekleństwa, nienawiść, bezbożność, niezgoda, wyrządzona krzywda. Też ludzie potem jakby dźwigają ciężar skutki grzechów przodków. Jakieś piętno potem się zawiera. Są piękne, czyste rodziny, gdzie dobro jest przekazane, dobra postawa, życzliwość, radość, pokój, promocja życia. A są rodziny, gdzie ludzie dźwigają ciężar
grzechów swoich rodziców, swoich przodków. Teraz drogi wyjścia, jak człowiek powinien się bronić, ponieważ grzech jest pierwszą bramą dla złego ducha, to walka z grzechem należy do pierwszej zasady wyjścia z tych trudnych, ciemnych dróg. Przetrwanie własne uświęcającej. Jedno z największych zadań człowieka jest obrona przed złem, którym na imię jest diabeł. Przeciwnik wasz, lecząc, rycący, krąży, szukają kogo powrzeć. Mocni wierzę, przeciwstawcie się jemu. A więc mocna wiara. Mocna wiara w Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, obecnego wśród nas, jest zaporą dla złego ducha. Mocna wiara w rodzinach. Jeśli człowiek ma głęboko wiarę, to będzie posłuszny Panu Bogu. Mieczem w walce duchowej jest Słowo Boże. Jak święty Paweł w liście do Efezjan, końcówka tego listu, mówi, że chrześcijanin powinien uzbroić się jak rycerz do walki duchowej. Powinien założyć pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia, pas prawdy. Obuć się w sandały głoszenia dobrej nowiny. Powinien mieć w ręku miecz Słowa Bożego i tarczę wiary. I tak walczyć przeciwko rozżarzonym pociskom złego. Przepiękny obraz kreśli święty Paweł. Przynajmniej te dwa takie elementy zapamiętajcie sobie. Mieć tarczę wiary. Wiara broni przed pociskami złego, przed atakami złych ludzi. I mieć słowa, czyli mieczem walczysz. Tym się bronisz, a mieczem się walczysz. Żeby pokonać zło, żeby mieć Słowo Boże, mądrość, żeby przeciwstawić się ludziom, którzy mącą, błądzą, żeby Słowo Boże głosić. I wtedy człowiek się ostoi w takiej walce duchowej. Takim wielkim darem dla człowieka jest praktyka modlitwy różańcowej. Właśnie różaniec w obronie odgrywa bardzo wielką rolę. Na darmo diabeł odciąga od bawienia różańca, zniechęca, rwie różaniec. Jak modliliśmy się na egzorcyzmie za opętaną osobę, to diabeł mówi, weź te koraliki, nie chcę tego, przestańcie już, przestańcie, nie mogę tego znieść. Różaniec jest egzorcyzmem, wypędzającym złego ducha. Dlatego bronić się przez tą modlitwę. Słowo Boże, Pismo Święte, psalmy. Ważnym elementem też jest spowiedź. W wielu przypadkach, gdy ludzie są nękani, dręczeni, są zaproszeni do odbycia spowiedzi generalnej, takiego dogłębnego rachunku sumienia, żeby człowiek przypomniał sobie wszystkie grzechy, wypisał nawet, tylko spowiedź odbył. Się okazuje, że wiele grzechów było niewyspowiadanych, nie z złej woli, tylko z nieświadomości. Kiedyś miała taki przypadek, kobieta kilkakrotnie przychodziła na egzorcyzmy, na modlitwę. Poprawa była na krótko. Krótko była poprawa. Dlaczego nie mogę pomóc tej kobiecie? No w innych przypadkach szybciej dokonało się uwolnienie, uzdrowienie. I pytam się, czy pani miała spowiedź generalną? Tak miałam, dwa razy. Jeden ojciec na rekolekcjach mi pomagał tę spowiedź odbyć. No i właśnie nie wiemy dlaczego. I mówię, proszę panią, robimy jeszcze raz rachunek sumienia. Proszę usiąść, jeszcze przejrzymy dekalog. Wszystkie przykazania i wszystkie możliwe sytuacje grzechowe. No i dochodzimy do jednego przykazania. Czy pani się z tego spowiadała? Nie, nie spowiadałam się z tego. Nigdy. Nigdy się nie spowiadałam. I wtedy i Pan Bóg pokazał tak. Nie możesz być, siostro, wyzwolona, moje dziecko, dopóki nie uporządkujesz tej sprawy. Wiecie, jaki to był grzech? Mogę wam powiedzieć. To warto też uświadomić sobie kobiety, mężczyźni. Ta kobieta miała spiralę. Pytam się, czy pani miała kiedykolwiek spiralę? A ona mówi, mam spiralę. Mówię, Panie Boże, jaki ty dobry jesteś, że ty objawiłeś właśnie w tej rozmowie, w tym rachunku sumienia, grzech tej kobiety, z którego ona się nie wyspowiadała. I Pan Bóg, ludzie chcą tak pójść do egzorcysty, ktoś tam machnie ręko, włoży rękę na głowie, pomodli się, załatwione wszystko. Tak samo będę żył. To domaga się nawrócenia, przemiany człowieka. I dopiero ta kobieta się poszła jeszcze raz do spowiedzi, wspowiadała, dopiero jest
ulga, postęp, Pan Bóg wyzwala, Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, Pan Bóg nie chce nękania, dręczenia człowieka, cierpienia jego, Pan Bóg chce pomóc, ale dopuszcza, żeby ludzie się nawrócili. Jak ta kobieta, która dokonała aborcji córki, czy ta kobieta, czy wielu innych, którzy nie uporządkowali swego życia. Pan Bóg dopuszcza to. A jeśli chodzi o mężczyzn, pytam też w rachunku sumienia, rozmawiamy. Niech Pan przygotuje się do spowiedzi generalnej i może przypomni sobie Pan, jak przyjdzie inne grzechy. Mówię na przykład, że jedna kobieta swoją koleżankę zawiozła na aborcję i się z tego nic nie spowiadała. I on mówi, ten mężczyzna, proszę księdza, ja też taki grzech popełniłem i nic się z tego nie wyspowiadałem. Patrzcie, jakie są niuanse nieraz, nieuświadomione rzeczy. A tylko rachunek sumienia, głęboka spowiedź jest pomocą w walce duchowej. Nieraz jest tak, że po spowiedzi generalnej, po dobrej spowiedzi dogłębnej nie potrzeba już prawdziwych egzorcyzmów. Wszystko się właśnie rozwiązało. Pękło wszystko. Diabeł już nie ma punktu zaczepienia, a diabeł dręczy. Ma punkt zaczepienia i nęka człowieka. Zatem Eucharystia. Jaką wielką moc ma Eucharystia? Diabeł się boi Eucharystii. Jak nie pozwala oddać czci. Prowadziliśmy dziewczynę opętaną do kościoła w Licheniu, tego starego kościoła jeszcze. I mówimy do niej, uklęknij, uklęknij. Oddaj cześć Panu Jezusowi w Eucharystii. Nie była w stanie, nogi jak kolumny betonowe. Nie dała pokłonu Bogu. Nie była w stanie powiedzieć chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Moc Eucharystii. Jaka wielka łaska. Noszenie medalików, krzyżyków, szkaplerzy. Uporządkować, zerwać kontakty z osobami okultystycznymi, z wróżkami, z szamanami, z ludźmi, którzy zajmują się nieczystymi praktykami. Uporządkować domy, książki, figurki, przekazy internetowe, płyty, może coś tam jeszcze ma z dawnych lat. Czasopisma różne. I dlatego przychodzimy do Boga, żeby był dla nas opoką, skałą. Trzeba do wiary powrócić, do żywej, mocnej wiary. Przeciwstawić się diabłu i ostrzegać młodych ludzi. Bracia i siostry, tyle cierpienia widziałem przez kilkanaście lat mojej posługi. Cierpienia ludzkiego, aż się płakać chce. Wypadki, niepowodzenia, śmierć, rozbite małżeństwa, utrata majątku. Bo człowiek poszedł, mężczyzna, i pyta się, jak mam zainwestować mój kapitał, który mam na koncie. I wróżka mu, taka szamanka, poradziła. Źle zainwestował, stracił prawie cały majątek, firmę budowlaną stracił. Patrz, jak diabeł człowieka niszczy jego życie doczesne, duchowe, rozbija rodziny, chce zjednać ludzi, wykorzystując wolność człowieka, głupotę człowieka. Dlatego wiara jest dla nas tak ważna, jest tarczą. I obroną niesamowitą dla człowieka jest Maria Niepokalana. Diabeł nienawidzi niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, Marii Niepokalanej. Święty ojciec Stanisław Papczyński, który założył zakon księży Marianów, ja pracuję teraz w Górze Kalwarii przy jego sanktuarium, przy jego grobowcu, powiedział, że tak, że sam fakt, że Pan Bóg uczynił Marię Niepokalaną, stawał się dla diabła wielkim uderzeniem, rażeniem. On już wtedy zaskowyczał, że jest przepiękna, czysta istota, jeden człowiek, rodzaj ludzkiego, czysty, nieskalany. Maria, Matka Jezusa, tego nienawidzi Marii Niepokalanej i Niepokalanowa nienawidzi. I braci Franciszkan, którzy pracują, nie chce, żeby głosili czystość, piękno Maryi, dlatego do niej trzeba się zwracać, ratunek prosić, wołać do niej, tak jak to czyni święty Maksymilian Kolbe i święci czynili. Zakończę taką modlitwą, którą wypowiedział święty Jan Paweł II 8 grudnia 1984 roku, święto Niepokalanego Poczęcia. Taka modlitwa do Marii wzywająca do walki duchowej, żeby była naszą obroną. Jej wzywajcie, Bogu Rodzico, świadomi bardziej niż kiedykolwiek tego zmagania i walki, jako toczy się w duszach ludzkich pomiędzy wiarą a obojętnością, wręcz odrzuceniem Boga.
świadomi tych zmagań, jakie wstrząsają współczesnym światem, świadomi owej pierwotnej nieprzyjaźni, która od zarania przeciwstawia się Kusicielowi, temu, który zwodzi człowieka od początku i jest ojcem kłamstwa. Ty, która depczesz głowę węża, nie pozwól nam ulec. Nie dozwól, abyśmy zwyciężyli, dali się zwyciężyć złu, ale byśmy sami zło zwyciężali dobrem. Otrzyj zwycięstwa, zwycięska w swym niepokalanym poczęciu. Amen. A Słowo Boże jeszcze nam mówi przez Jakuba: bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. A święty Paweł: wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim, a więc raduję się z was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła niewinni. A Bóg pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Do Boga się, bracia, zbliżcie i diabłu się przeciwstawiajcie. Ucieknie od was. Kto się blisko Pana Boga, odpycha od ciebie szatana. I chrześcijanin jest tym, który depcze głowę węża, depcze po wężach i skorpionach przez swoją miłość, przez moc, przez jedność z Chrystusem. I Bóg pokoju niech będzie zawsze z wami w okresie Wielkiego Postu i w czasie paschalnym, Triduum Paschalnego. Największe święta w roku, zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią, nad szatanem, otwarcie drogi światła, otwarcie nieba. Jest to dla nas wielka radość. Bracia i siostry, dziękuję za to spotkanie. Mamy niezłomną nadzieję na ostateczne zwycięstwo Chrystusa. Wierzymy, że w tej walce duchowej, w tym zmaganiu ostateczne słowo, ostatni głos będzie miała prawda, dobra, Boża miłość i Boże miłosierdzie. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże krzyżem świętego, z medalikiem świętego Benedykta. Poświęcił go ten krzyż święty Jan Paweł II w lutym 2003 roku, kiedy byliśmy z grupą egzorcystów na audiencji. Chyba taka jedyna była pielgrzymka egzorcystów chyba w kościele w ostatnich czasach. I byliśmy w kaplicy mszy świętej z Janem Pawłem II i on potem te krzyże nasze błogosławił. Każdy podchodził, całował pierścień rybaka, Ojca Świętego, on każdego osobno błogosławi, mówi tak: błogosławię te krzyże i błogosławię wszystkich, którzy będą tym krzyżem błogosławieni. Jan Paweł II, który także tą bazylikę nawiedził i był wielkim czcicielem niepokalanym, niech będzie naszym też orędownikiem. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże, chroni, prowadzi Bóg Wszechmogący. Niech czuwa nad wami Matka Boża, święty Józef, święty Maksymilian Kolbe, święty Jan Paweł II, patronowie naszej Ojczyzny i wszyscy święci. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Trwajmy w pokoju Chrystusa.